Jesteśmy w Ekopatrolu i co się dzisiaj działo? Jakie są wyniki w dzisiejszych badań? Okej, w dniu dzisiejszym zrobiliśmy objazd dzielnicami Tarnowskich Gór. W każdej dzielnicy przejechaliśmy głównymi drogami i tak jak widać tutaj, na bieżąco czytujemy wyniki jakości powietrza. Aktualnie na ekranie widać stężenie PM1, PM2,5 i PM10, czyli tych substancji, które szczególnie PM2,5 i PM10, które charakteryzują występowanie smogu w mieście. W dniu dzisiejszym stan jakości powietrza można określić jako zły, natomiast nie jako dramatyczny. W wybranych tylko miejscach stężenia były bardzo wysokie. Tam, gdzie akurat udało nam się trafić na emisję taką bardzo, bardzo mocną, ktoś rozpalał pies, czy akurat coś nieodpowiedniego się w nim znalazło. Natomiast tak, przekroczenie jest, powiedzmy, średnio dwukrotne stężeń PM2,5 i PM10. Czyli patrząc na to, co w ostatnich dniach czy tygodniach się dzieje w naszym regionie, nie jest to jeszcze sytuacja bardzo, bardzo zła. Natomiast daleka na pewno od zadowalającej. Widać duże zróżnicowanie pomiędzy dzielnicami, szczególnie tam, gdzie są, powiedzmy, wysokie bloki, gdzie to ciepło systemowe dociera, a osiedlami domków jednorodzinnych, gdzie to ciepło jest niezorganizowane i każdy w własnym zakresie sobie je zapewnia. Tak, tutaj widać cały czas na bieżąco, mamy podgląd na miejsce, w którym się znajdujemy, z GPS-a sytuujemy lokalizację, więc po ściągnięciu potem wyników, obrobieniu, możemy każdy poszczególny sczytywany pomiar, który odbywa się co 5 sekund, dowiązać do lokalizacji, czyli praktycznie co do ulicy, czy do grupy domów, która w tamtym miejscu się odnalazła. W tym momencie robimy pomiar z samochodu. Jest on oczywiście troszkę mniej precyzyjny, ponieważ poruszamy się i ten pomiar się odbywa co 5 sekund. Natomiast w takich newralgicznych miejscach będziemy także bardzo podobny pomiar robić przy użyciu drona, który już wskaże nam w sposób dokładny, gdzie jest źródło zanieczyszczenia i kto na danej ulicy czy w danym kwartale ulic najbardziej dokłada się do zanieczyszczenia powietrza, kto najbardziej to naprawdę truje. Ma to też na celu pokazać, gdzie w mieście te potrzeby z jakiejś organizacji działań naprawczych powinny nastąpić, gdzie jest największy problem. Oczywiście można powiedzieć, że to wiadomo, bo czy to domki jednorodzinne, czy to osiedle domków jednorodzinnych, tam gdzie ciepło systemowe dociera, tam z reguły, o, tutaj mamy przykład, gdzieś to się akurat właśnie kopci, pewnie za chwilę będzie to widać, o, już widać, że się odnotowało dużo wyższe stężenie. Był jeden dom, w którym ten dym był taki żółty, charakterystyczny, i od razu widać, że już zostało to odnotowane jako nagły skok pogorszenia jakości powietrza. Tam mamy takiego delikwenta, truciciela, który gdzieś tu dokłada się bardzo, bardzo mocno. No i widać, jest jakaś rzecz od razu dwa razy gorsza w kwartale ulic niż w samym centrum, więc ktoś taki mocno utrudnia tu swoje życie i szkodzi sąsiadom swoim oraz sobie. Więc możemy od razu w takim miejscu wziąć, dzisiaj akurat tego nie robimy, ale podjechać lecieć dronem, zmierzyć, ile z komina punktowo się tych substancji złych czy zanieczyszczających wydobywa, i wskazać, jakie przekroczenia dany delikwent popełnił, czy co tam się dzieje. No i tak, w kilkunastu miejscach dzisiaj, tam w kilkudziesięciu miejscach udało nam się takie przypadki zaobserwować. Wszystko to zostanie naniesione na mapę. I w następnych dniach, następnych tygodniach będziemy się skupiać przede wszystkim na tych obszarach, gdzie tych przekroczeń jest najwięcej. Wiadomo, że nie będziemy się gdzieś poruszać dużą częstotliwością tam, gdzie jest ciepło systemowe, tam, gdzie tych przekroczeń nie ma, a tam właśnie, gdzie zaobserwowaliśmy przez takie ogólne przejazdy przez Tarnowskie Góry, najwięcej przekroczeń, najwięcej jakichś takich obiektów trudnych czy ulic, gdzie te przekroczenia były najwyższe. Jest to bardzo, bardzo fajne narzędzie, ponieważ dość szybko możemy czy to dzielnicę, czy całe miasto, powiedzmy, taki skan, preskaning zrobić tych zanieczyszczeń i wskazać, gdzie ta intensyfikacja badań powinna być przeprowadzona.
Tak samo będziemy robić w poszczególnych dzielnicach, jeśli będziemy już robić dokładne pomiary. Przejedziemy przez każdą ulicę, zmierzymy gdzie jest najgorzej i wtedy już bierzemy się z dronem, ze stacjonarnym pomiarem, takim bardzo, bardzo już dokładnym, żeby wskazać, o ile te przekroczenia zostały przekroczone i kto, gdzie jest największe źródło tych emisji. Poza pyłami zawieszonymi to urządzenie jeszcze mierzy jaki rodzaj zanieczyszczenia? Te, które mamy, jeszcze mierzy tlenek węgla, natomiast mamy również inne czujniki, które jeszcze są w fazie rozwoju, które będą też HCL badały, które już będą mogły dokładnie pokazać, w którym na przykład palenisku były spalane polichlorki, czyli tak zwane plastiki. I tam będziemy mogli już wskazać, że to paliwo jest spalane w ogóle nie tyle w złych warunkach, co nawet nie jest to paliwo, które będzie spalane, a na przykład odpady. Natomiast na dzień dzisiejszy tego dzisiaj nie badamy. Dzisiaj badamy tylko to, co tak naprawdę powoduje smog, czyli pyły i jeszcze dodatkowo, tu nie widać, ale mierzymy tlenek węgla. Natomiast najważniejsze dla charakterystyki smogu to właśnie PM2,5 i PM10. To są te rodzaje pyłów zawieszonych, które wnikają do organizmu zupełnie niezauważone, tak? Dokładnie nie ma szans, żeby PM10 jest może dla naszego organizmu nie jest aż tak niebezpieczny, ponieważ większość PM10 osadza nam się w nozdrzach, w nosie i zostaje zatrzymany. Natomiast PM2,5 przenika nam do płuc i jest transportowany w naszym organizmie do krwiobiegu. No i niestety to, co już akumulujemy, to już zostanie w naszym organizmie bardzo, bardzo długo, albo aż do samego końca i nie jesteśmy w stanie tego wydalić, ponieważ te drobinki są tak małe, że nie tylko są w płucach, ale także do naszego układu krwionośnego są transportowane, czy tam są akumulowane, no i szkodzą nam już na całe życie. W Tarnowskich Górach poszła taka plotka, że jesteście w stanie zmierzyć czym kto pali w piecu. Czy ktoś pali butelkami PET, czy ktoś pali gumę, czy ktoś pali jakieś opakowania po mleku, kartoniki i tak dalej. To jest prawda? Jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, czy ktoś pali paliwem, czy pali odpadami. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest kartonik po mleku, czy jest to butelka PET, bo tutaj może nie, że nie jesteśmy w stanie, natomiast wymaga to bardzo długiej analizy i musielibyśmy do każdego domu zrobić całkowicie daną analizę. Natomiast już takim bardzo prostym badaniem jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest to plastik. No wiadomo, że plastik do żadnego rodzaju pieca nie jest przeznaczony, więc w tym wypadku już jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest to odpad i że ktoś popełnia tak naprawdę przestępstwo, spalając odpady w swoim piecu. Natomiast jest to dość trudne powiedzieć, czy jest to, że tak powiem, jakiś plastik z butelki, czy jest to kartonik, czy jakaś, nie wiem, stara zabawka plastikowa. Natomiast na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest to paliwo, czy są to odpady. Były w takie miejsca w Tarnowskich Górach, gdzie zarejestrowaliście przekroczenie norm ponad 1000%, tak? Dwudziestokrotnie, czyli tam stężenia pyłów to było 1000-1200, przekroczenie 1200 PM2,5. Były to incydentalne przypadki i to w dzielnicach, gdzie ogólnie tło nie było najgorsze, na północy Tarnowskich Gór. Natomiast jak ci delikwenci i to nawet nie domy mieszkalne, a jakieś zakłady pracy czy jakieś przedsiębiorstwa, no niestety emitowały bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń. I tutaj w 100% możemy powiedzieć, że nie było to spalane paliwo normalne, ponieważ no, nawet gdyby to był niskiej jakości węgiel czy inne paliwo, aż tak wysokich stężeń na pewno by nie emitowało, czyli w 100% możemy powiedzieć, że było tam spalane coś w sposób niewłaściwy i coś niewłaściwego. Gdzie Tarnobrzeżanie będą mogli zobaczyć i kiedy wyniki badań? To już zależy od Urzędu Miasta. Mamy umowę podpisaną z Urzędem Miasta i dane zostaną oczywiście do Urzędu podpisane.
Cała analiza wszystkich tych badań będzie wykonana do 21 marca, natomiast my Urzędowi Miasta już wcześniej będziemy przekazywać wyniki. Jak one i kiedy, w jakiej formie zostaną udostępnione do wglądu mieszkańcom, to już należy zapytać Urząd Miasta, ponieważ to oni są właścicielem tych danych, które my przygotujemy. W dniu dzisiejszym już dostaną pierwsze surowe wyniki, oczywiście jeszcze nie obrobione, ponieważ ten proces obrobienia danych i przygotowania wymaga kilku dni pracy. Natomiast już surowe dane, takie jak Państwo widzą tutaj na tym wykresie, dzisiaj są przekazane razem z mapą, gdzie jakie stężenia zostały zanotowane, zarejestrowane. A mapa tych zanieczyszczeń zostanie przygotowana w ciągu najbliższych dni. Oczywiście taki pomiar też średni, żeby pokazać, jak faktycznie ten stan powietrza w danych dzielnicach się prezentuje i jak to wygląda, w której dzielnice wychodzą na te najlepiej, które najgorzej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.